Cześć, witam serdecznie z tej strony Piotrek Krzemiński z bloga egurnik.pl. Nagrywam ten film, ponieważ chciałbym się podzielić kilkoma świeżymi informacjami, jakie niedawno się pojawiły, a konkretnie sprawa dotyczy szkolenia, jakie odbyło się w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w dniu 21 marca. Szkolenie dotyczyło zmian, jakie zaszły niedawno w ustawie prawo geologiczne górnicze zmian, które dotyczą stwierdzania kwalifikacji dla osób dozoru i kierownictwa w zakładach górniczych. W spotkaniu tym wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej Polski, głównie z zakładów odkrywkowych. Zostało tam zadane sporo różnych pytań. I część z tych pytań dzisiaj chciałbym Wam zreferować, przedstawić te pytania łącznie z odpowiedziami, których udzielili pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego, konkretnie z Departamentu Prawnego. Także przejdźmy dalej do poszczególnych pytań, bo myślę, że jest to interesujące. Tym bardziej, że w spotkaniu brało udział niewiele osób, a sprawa dotyczy. No, wszystkich zakładów w Polsce, więc warto tą wiedzę przekazać dalej. Zapraszam do oglądania. Dobrze, przejdźmy zatem do pytań. Pytań było sporo, natomiast ja wybrałem tylko kilka, które odnoszą się do szerokiego grona osób. Także zaczynając od pierwszego pytania: co się dzieje z rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji i kiedy wreszcie będą egzaminy? bo jak pewnie się orientujecie, no rozporządzenia jeszcze prawomocnego nie ma i sytuacja wygląda w ten sposób, że prezes Wyższego Urzędu Górniczego w dniu 22 lutego przekazał ministrowi przemysłu uzgodniony projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. I na dzień 22 lutego mamy zaktualizowany projekt rozporządzenia. Tutaj poniżej jest link. Ja oczywiście wszystkie linki do materiałów, o których będę tu mówił w tym filmie, pod filmem, więc będzie sobie można skorzystać z tych linków. W każdym bądź razie sytuacja w tej chwili wygląda tak, że no rozporządzenie jest już w Ministerstwie Przemysłu i czeka tak naprawdę na podpisanie przez ministra. Kiedy to nastąpi, nikt nie był w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, także ja w tej chwili też nie wiem, kiedy to nastąpi. W tej chwili tego rozporządzenia prawomocnego jeszcze nie ma. Egzaminy w urzędach się nie odbywają, ponieważ no, nie ma podstawy prawnej do tego, żeby dopuszczać kandydatów do, do egzaminów stwierdzających kwalifikacje. Kolejne pytanie. Czy pracownik, który otrzymał od pracodawcy przed 28 października 2023 roku zaświadczenie o spełnieniu wymagań do pracy w dozorze? Ale nie dostał zakresu czynności, może teraz otrzymać ten zakres czynności. Wspomnę, że 28 października zmieniła się ustawa i od tego dnia już pracodawcy nie nadają uprawnień, tylko wszystkie kwalifikacje są stwierdzane w urzędach górniczych. No i mamy taką sytuację, że podajmy sobie przykład. Jest firma, która Pewnej grupy pracowników nadała uprawnienia przed 28 października. Pracownicy ci otrzymali zaświadczenie, że spełniają wymagania do pracy w dozorze. No i pracodawca czy też kierownik ruchu postanowił nie zatrudniać ich dalej w dozorze, tylko trzymać ich sobie, po, powiedzmy, jako taką rezerwę. W razie czego, gdy ktoś odejdzie ze sztygarów na emeryturę albo gdy ktoś się zwolni, no to będę miał tu w razie czego. Pod ręką takiego osobnika, którego w razie czego wrzucę sobie na stanowisko sztygara. No i wygląda to w ten sposób, że jeżeli taka osoba nie otrzymała zakresu czynności przed 28 października, to w tym momencie po zmianie ustawy nie można mu dać tego zakresu czynności, nawet jeżeli posiada to zaświadczenie, które upoważniało go do pracy w dozorze. Dlaczego nie można? Ponieważ przepis przejściowy ustawy zmieniającej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze mówi, że konkretnie artykuł 37 ustęp 3, że powierzenie do wykonywania czynności na podstawie artykułu 58 ustęp 7 punkt 1 zachowuje moc przez 5 lat od wejścia w życie niniejszej ustawy. Chodzi o wejście w życie tej ustawy zmieniającej. Artykuł 58 ustęp 7 punkt 1 dotyczył Czynności, które powierzane były przez pracodawcę. Czyli pracodawca wydawał zaświadczenie o tym, że dany człowiek nadaje się do pracy w dozorze, następnie ten człowiek otrzymywał zakres czynności, czyli wykonywał już te czynności. Żeby to podsumować, czyli powierzenie czynności, które zachowuje 5 lat swoją ważność, to nie jest tylko zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań, ale to jest również zakres czynności podpisany przed 28 października, bo tak naprawdę tylko wtedy możemy powiedzieć, że dana osoba wykonywała powierzone mu czynności w dozorze. Samo zaświadczenie nie jest powierzeniem wykonywania czynności w dozorze. Jest tylko stwierdzeniem, że dana osoba spełniła wymagania udanego pracodawcy do tego, żeby pracować na przykład w dozorze górniczym, ale nie otrzymała zakresu czynności, no to teraz już takiego zakresu czynności po 28 października otrzymać nie może. Nie będzie to zgodne z prawem. Czyli reasumując, taka osoba po prostu w tym momencie nie ma uprawnień. Kolejne pytanie. Czy pracownik, który otrzymał od pracodawcy przed 28 października zaświadczenie o spełnieniu wymagań do pracy w dozorze na konkretnym zakładzie może pełnić tę funkcję, funkcję na innym zakładzie tego samego pracodawcy? I tutaj odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Ponieważ w zaświadczeniu, w którym pracodawca stwierdził, że dany pracownik spełnia jego wymagania do pracy w dozorze, był wskazany konkretny zakład górniczy. I w tym momencie dana osoba ma tylko uprawnienia do pracy na tym konkretnym zakładzie u tego pracodawcy. Natomiast gdyby w zaświadczeniu było napisane, że pracownik spełnia wymagania do pracy w dozorze na wszystkich zakładach górniczych znajdujących się w strukturach tego pracodawcy, no to w tej sytuacji mógłby pełnić funkcję osoby dozoru na pozostałych również zakładach. Nawet jeżeli zakres czynności miał początkowo wystawiony na jeden z zakładów, ale ma zaświadczenie, że może to robić na też na innych zakładach, więc był już osobą dozoru przed 28 października na jednym z zakładów, więc w tym momencie możemy mu też wydać zakres czynności na inne zakłady, ponieważ on już tą osobą dozoru był wcześniej, czyli powierzono mu te czynności, dostał zaświadczenie, dostał zakres czynności. W tym momencie możemy mu po prostu dać dodatkowe zakres czynności na pozostałe zakłady lub poszerzyć posiadany obecnie zakres czynności o dodatkowe zakłady, ponieważ zaświadczenie wydane przez pracodawcę nam to umożliwia. Więc taka jest tutaj, taki jest warunek. Warto sprawdzić, co tam macie wpisane w swoich zaświadczeniach wydanych przez waszego pracodawcę. Pytanie czwarte. Czy pracownik, który otrzymał od pracodawcy przed 28 października zaświadczenie o spełnieniu wymagań do pracy w dozorze i otrzymał zakres czynności, będzie mógł od razu ubiegać się o dozór wyższy, będzie musiał ponownie uzyskać kwalifikacje osoby dozoru? I odpowiedź brzmi, że tak, będzie mógł od razu ubiegać się o dozór wyższy, ale pod warunkiem, że spełni wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji. W tym rozporządzeniu, którego jeszcze nie ma de facto. Między innymi chodzi tam o takie wymagania jak odpowiednie wykształcenie i praktyka zawodowa. Więc tak będzie można się ubiegać od razu o dozór wyższy, tylko musi być określone wykształcenie i praktyka wskazane w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji. Pytanie piąte: Co należy rozumieć pod pojęciem pracodawca? Więc, pracodawca jest to podmiot posiadający koncesję. Czyli firma posiadająca na przykład koncesję na wydobycie. Pracodawcą jest również podmiot zewnętrzny, któremu powierzane są do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego. Czyli na przykład firma zajmująca się robotami strzałowymi, czy firma podwykonawcza zatrudniona na przykład do zdejmowania nadkładu, czy różnych innych prac wykonywanych po prostu w zakładzie górniczym. Tak. Należy rozumieć definicję pracodawcy. Pytanie szóste. Czy pracownik, który otrzymał od pracodawcy przed 28 października zaświadczenie o spełnieniu wymagań do pracy w dozorze i otrzymał zakres czynności, ale nie ma wykształcenia kierunkowego wymaganego przez rozporządzenie, będzie mógł startować na dozór wyższy? Odpowiedź brzmi tak, będzie mógł ubiegać się o dozór wyższy, ale najpierw będzie musiał w trakcie tego pięcioletniego okresu przejściowego zdobyć wymagane wykształcenie. Będzie to po prostu warunek konieczny. No, przykład. Jest sporo osób, które uzyskały uprawnienia u pracodawcy. Pracodawca stwierdził, że jego wymagania zostały spełnione, ale wśród tych wymagań nie było kryterium wykształcenia. Czyli załóżmy, mamy odkrywkowy zakład górniczy. Mieliśmy kandydata, który chciał zostać garem górniczym, czyli dozór w specjalności górniczej i nie miał wykształcenia kierunkowego. Powiedzmy, był technikiem, mechanikiem, elektrykiem, kimkolwiek innym, albo po prostu miał zwykłe wykształcenie średnie. Ale pracodawcy to nie przeszkadzało i on mu ten dozór, można powiedzieć, nadał poprzez. Wystawienie zaświadczenia o spełnieniu wymagań. No i w tej sytuacji taki człowiek miał zaświadczenie, dostał zakres czynności, więc pracował w dozorze przez jakiś czas, teraz przepisy się zmieniły, chciałby się ubiegać o dozór wyższy, no ale już nie ma wykształcenia, a rozporządzenie będzie takie wykształcenie wymagało. W związku z tym trzeba będzie to wykształcenie sobie zdobyć. I jest na to 5 lat. No w tym momencie już niecałe 5 lat. Niestety. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. Czy zakres czynności wydany przed 28 października może być zmieniany? Tak, może być zmieniany. Przykład. Mamy osobę dozoru w specjalności górniczej, która właśnie przed zmianą ustawy uzyskała zaświadczenie od pracodawcy o spełnieniu wymagań do pracy w dozorze górniczym. Następnie kierownik ruchu wystawił tej osobie zakres czynności, no i ta, ten człowiek wykonuje sobie pracę jako sztygar górniczy. I w tym momencie, jeżeli chcemy mu zmienić w zakresie czynności, powiedzmy zakres obowiązków, czyli dodać pewne obowiązki, ale obowiązki w ramach tego dozoru górniczego, który cały czas ten człowiek wykonuje, no to oczywiście kierownik może taki zakres czynności zmienić. Nie ma z tym problemu. Pytanie. Numer 8. Kto będzie mógł prowadzić szkolenia BHP w zakładach górniczych? Mam tutaj na myśli szkolenia wstępne i okresowe, wstępne ogólne. I ustawa po zmianie mówi, że ten, kto trudni się szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, jest obowiązany do posiadania kadry oraz środków umożliwiających prowadzenie tych szkoleń. Spełnienie warunków o których mowa stwierdza w drodze decyzji właściwy organ nadzoru górniczego na wniosek tego, kto trudni się szkoleniem. Hmm. Czyli co to oznacza? Jeżeli mamy nowo zatrudnionego pracownika, no to musimy mu zrobić szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny przeprowadza albo przedsiębiorca, albo echa. Yy... Powiedz ewentualnie firma zewnętrzna, który przedsiębiorca, pracodawca zleci szkolenie danego pracownika. No i tutaj taka firma musi mieć decyzję Okręgowego Urzędu Górniczego, że spełnia warunki do tego, żeby tego typu szkolenia prowadzić. Więc jest to dodatkowe no, utrudnienie, dodatkowe wymaganie, które trzeba będzie spełnić na etapie prowadzenia szkoleń ogólnych i również szkoleń okresowych. A warto tutaj zaznaczyć, że do dnia 27 października, czyli jeszcze obowiązywała stara ustawa, warunek taki dotyczył tylko szkoleń dla osób wykonujących czynności specjalistyczne, np. strzałowy czy wydawca środków strzałowych, yy, oraz wszystkich osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego zakłady górnicze tutaj dla nich się praktycznie niewiele zmienia, ale zakłady otworowe, odkrywkowe, tutaj jest spora zmiana. Jeżeli wysyłacie swoich pracowników na szkolenia okresowe, teraz po zmianie ustawy, to każda firma, do której wysyłacie swoich ludzi, powinna mieć tą decyzję Ręgowego urzędu górniczego, że spełnia warunki do tego, żeby szkolić tych pracowników. No i. Uważam, że na tym etapie dzisiejszym jest to dosyć spory problem, bo z tego, co ja się zorientowałem, to jest niewiele firm, które taką decyzję posiada. Mało tego, te firmy nie wiedzą o tym, że coś takiego trzeba mieć. Pracodawcy, którzy również za pomocą swoich wewnętrznych BHP-owców, szkolą robią szkolenia ogólne, również powinni posiadać taką decyzję, bo BHP jest zatrudniony. U danego pracodawcy szkoli ludzi nowo zatrudnionych również przez tego pracodawcę, więc ten pracodawca taką decyzję powinien też uzyskać no według tego, co przekazano nam w wyższym urzędzie górniczym. Warto też tutaj dodać, że ustawa mówi, że kto bez tej decyzji organu nadzoru górniczego, stwierdza, stwierdzającej posiadanie kadry oraz środków umożliwiających prowadzenie szkoleń, lub zatwierdzający dany program szkolenia, trudni się szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, podlega karze grzywny. Jeżeli pracodawca przeszkoli daną osobę nowo zatrudnioną, zrobi jej szkolenie ogólne, a nie ma tej decyzji yy, okręgowego urzędu górniczego, no to yy, naraża się na karę grzywny. To raz. 2 no, ma dalej nieprzeszkolonego pracownika, więc pracownik nie może być dopuszczony do pracy. Dobrze, przejdźmy do ostatniego już pytania, a mianowicie jakie minimalne wykształcenie będzie wymagane, żeby móc ubiegać się o dozór w okręgowym urzędzie górniczym? I tutaj trzeba to podzielić na zakłady górnicze, ponieważ sytuacja się troszeczkę różni. I w tym przypadku omówię tylko specjalność górniczą, ponieważ tutaj są różnice, ale zaraz dojdę do szczegółów. A więc, tak, jeżeli chodzi o zakłady podziemne, no to tutaj musi być minimum technik górnictwa podziemnego. Natomiast, w przypadku zakładów odkrywkowych i otworowych, tutaj zaszło do pewnej zmiany na korzyść. A mianowicie, w przypadku odkrywkowych zakładów górniczych, Wystarczy mieć kwalifikację górnika odkrywkowej eksploatacji złóż. Jest to tak zwana kwalifikacja GIF-03, czyli eksploatacja złóż metodą odkrywkową, więc nie trzeba mieć tego dyplomu technika. Wystarczy mieć dyplom górnika odkrywkowej eksploatacji złóż. Podobnie jest w przypadku zakładów otworowych, również wystarczy mieć dyplom górnika eksploatacji otworowej. Nie trzeba mieć technika, co jest dużą zmianą na plus, ponieważ wcześniej trzeba było mieć minimum dyplom technika. Czy to górnictwa odkrywkowego, czy górnictwa troforowego. W tym momencie wystarczy dyplom górnika, więc to jest de facto o jeden egzamin mniej, no bo trzeba tutaj zdać egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, która następnie wydaje świadectwo górnika odkrywkowej, czy też otworowej eksploatacji, no a wcześniej trzeba było zdać dwa egzaminy, czyli najpierw na górnika, a następnie później na technika górnictwa otworowego, czy też odkrywkowego. No i tutaj jest ważna uwaga, że to dotyczy tylko specjalności górniczej, czyli w przypadku wszystkich pozostałych specjalności, no to już nie ma tak lekko, musi być wykształcenie Minimum technik w przypadku no, chociażby specjalności mechanicznej, elektrycznej, energomechanicznej itd. Tak tak Oczywiście w projekcie rozporządzenia w tej chwili jest taki zapis, ale ono jest jeszcze nieprawomocne, to rozporządzenie, więc no, zobaczymy, jak finalnie to wyjdzie. M mam nadzieję, że nikt tego nie wykreśli, ale no, to jest taka zmiana na plus i myślę, że będzie łatwiej wtedy tym osobom, które tego wykształcenia mają zdobyć je po prostu w dość krótkim czasie i stosunkowo przy mniejszym stresie, no bo o jeden egzamin mniej. Ok, to wszystko jeśli chodzi o pytania i, i odpowiedzi, jakie padły na tym spotkaniu w Wyższym Urzędzie Górniczym. Mam nadzieję, że w miarę jasno to wyjaśniłem. Gdyby mimo wszystko coś było niejasne, coś by trzeba było doprecyzować lub nie padło pytanie, które Was nurtuje, no to zachęcam do wstawiania komentarzy pod tym filmem, ewentualnie kontakt ze mną. Wtedy będę starał się rozwiać Wasze wątpliwości i odpowiedzieć ewentualnie na dodatkowe pytania lub doprecyzować odpowiedzi na te pytania, które już tutaj padły. Na tą chwilę z mojej strony to wszystko. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do samego końca. Zachęcam jeszcze raz do komentowania, zadawania pytań. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć Piotrek.